dniach 11-12 maja, czyli poniedziałek i wtorek, zorganizowaliśmy 13 przegląd teatralny pod hasłem Mali artyści na scenie. Celowo podzieliliśmy te spektakle na dwa dni, ponieważ zgłosiła się bardzo duża grupa ludzi, 7 zespołów, wśród nich my jako gospodarze samorządowe przedszkole numer 1, które przedstawiło bajeczkę Księżniczka na ziarnku grochu, której opiekunowie to pani Janaszek i pani Jaskierny. Tego pierwszego dnia wystąpiło również niepubliczne przedszkole Słoneczko ze spektaklem Super Mario, trochę współczesna taka sztuka, nawiązująca do gry komputerowej. I opiekunami tej grupy była pani Śladewska Dorota z panią Kotowską Wioletą. Kolejne przedszkole to również niepubliczne przedszkole nad Stawami. Z kolei ta grupa przygotowała spektakl w Zoo, a opiekunką tej grupy pani Jurczak Katarzyna. Oczywiście był czwarty zespół tego dnia, to samorządowe przedszkole numer 5, Słoneczne Przedszkole ze sztuką Szewczyk-Dratewka, baśń Janiny Porazińskiej, a opiekunką była pani Hubert Marzena. Pierwszego dnia te cztery zespoły przedstawiły bardzo wysoki poziom przygotowania. Dzieci z pełną powagą, ze zdolnościami swoimi na scenie wystąpiły. Zostały nagrodzone gromkimi brawami, a to nie tylko, bo każdy z nich dostał upominek ufundowany przez Urząd Miasta i Gminy oraz my jako organizatorzy obdarowaliśmy słodkimi upominkami w postaci cukierków i każde z uczestników występujących na scenie otrzymało lizaka. Drugi dzień to trzy zespoły, które się zaprezentowały. Włączyła się również grupa przedszkola specjalnego numer 6 Kraina Tęcza ze spektaklem w Ogrodzie Elfów. Przygotowała tę grupę pani Nowek Grażyna i Leszek Adrianna. Poprosiłyśmy celowo tą grupę, żeby bardziej integrować się z innymi przedszkolami i też tymi specjalnymi, aby one też zaistniały z normalnymi dziećmi, żeby miały okazję też pokazać, że istnieją i że są wśród nas. Kolejne przedszkole to niepubliczne przedszkole Sióstr Salezjanek z bajeczką Opowieść o Iskierce Miłości. Opiekunką tego spektaklu była siostra Maria Danuta Napierała i Pawlikiewicz Patrycja. Tutaj płynęła nutka tych wartości miłości. Kolejne przedszkole to przedszkole Wesoła Trójeczka numer 3 ze spektaklem Kopciuszek, a przygotowała tę grupę pani Beata Chorążak i Bąkiewicz Sylwia. To ja zapytam jeszcze, powiedziała pani, że to pierwszy raz dwa dni trwał ten festiwal? Tak. Dlatego, że w poprzednich latach było tych zespołów 4-5 i wydawało nam się, że dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat to trochę długo trwało. W związku z tym taka refleksja, że należy to robić krócej, a podzielić to na dwa dni, żeby nikt jakby się nie męczył i żeby spokojnie obejrzeć spektakl i wynieść z tego jakieś wartości, które płyną z tej sceny. A na przykładzie pani przedszkola, jak długo dzieci musiały się przygotowywać? Pytałam o to różne koleżanki w innych przedszkolach, więc są takie różne opinie. Jedni mówią, że miesiąc potrzebują, inni mówią, że potrzebują trochę więcej czasu, szczególnie te z tych specjalnych przedszkoli. Nauczycielki w trakcie próbują już to gdzieś tam, mając na uwadze to, że będą występowały dzieci. Grupa wie na początku roku, że to zadanie przypada na nią, więc próbują sobie małymi kroczkami gdzieś tam w październiku, listopadzie wprowadzać to w swoją tematykę i pomału przygotowują. Także to indywidualna sprawa każdego przedszkola. Zapewne jako organizator, pomysłodawca, zakłada pani sobie, nie wiem, jakieś cele. Taki przegląd powinien coś przynieść. Tak.
Tak, to jest bardzo ważne. Szczególnie chcemy przełamywać przez to lęki i stresy u dzieci, bo taki występ na scenie to jest ogromny stres dla każdego i nawet dla dorosłej osoby, która gdzieś tu się pojawia, to zawsze mówimy, że ta trema gdzieś nas tam dopada. U dzieci jest to szczególnie istotne, więc żeby przełamywać te bariery, stresy i lęki, próbujemy właśnie tymi scenkami teatralnymi wprowadzać ich w świat sztuki. Próbujemy rozwijać te umiejętności sceniczne, żeby umiały się poruszać po scenie, żeby umiały się zaprezentować, jest to bardzo ważne. Oczywiście rozbudzamy zainteresowania teatralne, bo każda sztuka niesie za sobą jakieś wartości, które jakby przemawiają i podają jakąś wartość do życia na każdy dzień. No te pozytywne emocje, żeby one umiały też zahamować te swoje negatywne, no bo to też jest bardzo ważne, które są tak dzisiaj wśród dzieci bardzo gdzieś tam w serduszkach i w ich zachowaniu, więc myślę, że to jest taka terapia też na to, żeby je wyciszyć, wprowadzić pozytywne emocje i wprowadzić w świat sztuki, z którego płyną jakieś wartości estetyczne. No i to jest też pewien czas spędzenia kulturalnego czasu, zdrowego stylu takiego życia, bo te tematyki tych teatrzyków są różne. Czasami dajemy tematykę jakąś i każde przedszkole przygotowuje pod tą tematykę. W tym roku dałyśmy swobodę i każdy miał wybór dla siebie scenki, natomiast w zeszłym roku próbowałyśmy wprowadzić o zdrowiu scenki, które niosły te takie cele typowo zdrowotne i myślę, że co roku zmieniamy, żeby coś innego, inne przesłanie z tego było. Także różnie to bywa, ale jest to cel taki, żeby jak najbardziej wprowadzać dzieci w sztukę teatralną i panować nad ich jakimiś złymi emocjami, a raczej wprowadzać pozytywne.